Na twierdzy Srebrna Góra podpisano porozumienie o współpracy instytucji w staraniu się o wpis fortyfikacji na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Starania to tak naprawdę można się cofnąć do 2004 roku, kiedy twierdza Srebrna Góra została mianowana tytułem pomnika historii. Myślę, że już wówczas w głowach ówcześnie zajmujących się tymi tematami była chęć wyróżnienia twierdzy na mapie Polski. W tym momencie przeżyliśmy już tak wiele inwestycji, tak ogrom pracy zostało tutaj, jakby wkład tej pracy spowodował, że twierdza staje się obiektem, który jest mocno dostrzegalny w Polsce. Zapraszają nas na różnego rodzaju konferencje odnośnie dziedzictwa kulturowego, odnośnie zarządzania obiektami. Przyjeżdżają do nas gospodarze czy samorządów z całej Polski, żeby podpatrywać dobre wzorce i pytać, jak my to robimy, że ta nasza spółka z małej wiejskiej gminy staje się dostrzegalna z dnia na dzień. W tej perspektywie ostatnich lat i tego, co się wydarzyło i tych obserwacji, które widzimy, że i nas dostrzegają i my się czujemy coraz pewniej na mapie obiektów kulturalnych, zabytkowych Polski, naturalnym ruchem było wykonanie starań o wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to długa droga, wymagający proces. Wiemy nawet z naszego regionu o obiektach, które już kilkanaście lat starają się na wpis Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. My mam nadzieję, że ten proces zakończymy szybciej. Mamy naprawdę bardzo dobry zespół pod kierownictwem prezes Emilii Pawnuk. Mamy fachowców, ekspertów, którzy współpracują z nami. Sama ta rekomendacja Ministerstwa Kultury o tym, że jesteśmy jednym z obiektów z Polski, które tą rekomendację otrzymały, no świadczy o tym, że ten pierwszy proces wykonaliśmy dobrze. Chcemy też to zrobić w rekordowo krótkim czasie, żeby to nie było wieloletnie działania, które się ciągną w nieskończoność. Jesteśmy zdeterminowani po to, żeby plan zarządzania napisać na tyle wiarygodnie, żeby przekonać ekspertów, bo trzeba pamiętać, że to nie są eksperci już z Polski, ale z całego świata. Tak naprawdę ogrom dziedzictwa kulturowego na całym świecie jest przeolbrzymi i my musimy wyłuskać z naszej twierdzy jak najwięcej autentyzmu i jak najwięcej tego unikatu, który spowoduje, że przekonamy do siebie cały świat. W tym momencie mamy wstępne deklaracje i zapewnienia współpracy z nami, z obiektu z Niemiec. I też mamy jakby swój kontakt we Włoszech, gdzie również są prowadzone wstępne rozmowy. Jest zielone światło dla działania, jest wspólna myśl europejska, która pokazuje, że te obiekty są do siebie podobne, że tak samo pracą człowieka przekształcono góry po to, żeby budowle obronne danego kraju funkcjonowały. Ciąg twierdzy ma 3 kilometry. Z tych 3 kilometrów prawie 2 kilometry, to na tym kilometrze leży twierdza wraz z zabudowaniami, a ta reszta ciągnie się w głąb gór, szczytami górskimi, która stanowi całość tego właśnie pasa obronnego, którego głównym elementem był tu, gdzie znajdujemy się, dążon, a pozostałe obiekty były jakby takimi warowniami, obiektami pomocniczymi. Tam znajdowały się też również baterie, dział i fosy, które wstrzymywały tych przeciwników, potencjalnych oczywiście, przed zdobyciem następnego terenu. Bardzo ważny dzień dla Srebrnej Góry, dla gminy Stoszowic, ale ważny też dzień dla województwa dolnośląskiego, bo jesteśmy regionem, który jest najwięcej zabytków w Polsce, a posiadamy tylko, można powiedzieć, 2, w zasadzie 3 wpisy na księgę UNESCO, mimo że jesteśmy tym regionem, w którym jest najwięcej zabytków w Polsce. To są 2 kościoły, pokoju Świdnicy i w Jaworze, ale również hala ludowa we Wrocławiu. Mocno kibicujemy i mocno będziemy wspierać te działania, bo jest ogromna promocja i ogromna szansa rozwoju dla tego obszaru, ale również ogromna promocja Dolnego Śląska i Polski. Już deklarowaliśmy, że wzrośnie to jakość połączeń drogowych czy stan dróg, ale i również uruchomimy połączenia kolejowe do Srebrnej Góry, żeby ci turyści, którzy preferują
jednodniowe wypady i to przede wszystkim piesze, ale nawet i kilkudniowe połączone z turystyką rowerową będą mieli szansę przyjechania tutaj właśnie naszymi pociągami. Pozytywna weryfikacja ICOMOS-u, czyli takiego komitetu przy UNESCO oraz Ministerstwa Kultury, dająca prawo do ubiegania się o dziedzictwo, o znak dziedzictwa UNESCO, to jest ogromny sukces i myślę, że Twierdza Srebrna Góra zyska teraz dużo więcej promocji, dużo więcej osób dowie się o tym zabytku, bo to jest unikat na mapie Europy. Takie ogromne zabudowania, taki kompleks obronny z historią też ciekawą, historią miejsca, a dzięki temu, że tu będą ludzie przyjeżdżać, myślę, że cały region, okolice Srebrnej Góry, Ząbkowice, Kamieniec, Złoty Stok też zyskają dodatkowych turystów, a o to nam chodzi. Do finału jeszcze długa droga, ale bez wątpienia jest to unikatowy zabytek w skali międzynarodowej. Tytuł nominacji dla wpisu seryjnego to nowożytna twierdza jako zachowane przykłady formowania krajobrazu dla potrzeb militarnych obiektów inżynieryjnych.